Dzisiejsze aktualizacje kryptokliny. Nie było mnie przez kilka miesięcy, natomiast teraz wracam z pełną siłą. Jak widzicie mamy nowy setup, zaraz przejdziemy do wykresu. Porozmawiamy sobie o tym, czego możemy spodziewać się na Bitcoinie, ponieważ jest kilka bardzo ważnych elementów, o których musimy sobie porozmawiać. Natomiast na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby na bieżąco z tymi aktualizacjami z mojej strony. Przejdźmy sobie od razu do wykresu i zobaczmy, co możemy tutaj zauważyć w najbliższych tygodniach. Jeżeli zaczniemy sobie trochę od tego, co się wydarzyło ostatnio. Dlaczego? Ponieważ kilka poziomów, które jak widzicie są tutaj zaznaczone, są bardzo istotne do tego, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach. Także po pierwsze, od kilku tygodni tak naprawdę w skali od 17 marca do 10 kwietnia poruszaliśmy się w tym oto przedziale pomiędzy poziomami 26,6 a 28,6. Także to był nasz poziom konsolidacyjny, w którym poruszaliśmy się, a w końcu ostatnio Bitcoin przebił się w górę i na tym moment znajdujemy się na poziomie 29800. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te poziomy ten, oto poziom 28,5, poziom 26,6 oraz poziom 27,7 są bardzo istotne, ponieważ będą one prawdopodobnie kolejnym poziomem retestu, z którego będziemy wchodzili w pozycję. Już sobie porozmawiam o tym, dlaczego. Spójrzmy sobie szybko na jednego Jesteśmy na tym etapie. Widzimy, że po naszym wybiciu Bitcoin tworzył tutaj potencjalnie ładny ruch wzrostowy, co zaznaczyłem tutaj ładną linią supportu, linią trendu wzrostowego, która niestety w nocy została dzisiaj przebita. Widzimy, że w tym momencie mieliśmy przebicie w dół, i tak naprawdę na ten moment mamy kierunek spadkowy. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli sobie popatrzymy na. Kierunek. Mamy tutaj higher high, higher high w tym momencie wygenerowaliśmy lower high. Tu mamy lower low, tu mamy lower low, więc w tym momencie tendencja rynku została przebitana tak naprawdę spadkowo. Więc teraz, czego możemy się spodziewać? Spójrzmy sobie szybko jeszcze na wskaźniki i tak zwane oscylatory, ponieważ, jeśli sobie na nie tutaj spojrzymy na time frame 4-godzinowym, zobaczymy, że tworzy nam się coś takiego jak e, moi drodzy bearish divergence. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy na wykresie, no mamy. High i higher high, czyli w tym miejscu wygenerowaliśmy. Taką motostrukturę natomiast na oscylatorze momentu mamy strukturę spadkową. Oznacza to, że prawdopodobnie moment naszego wzrostu w tym momencie został zakończony i na dniach będziemy mogli spaść. Do jakiego poziomu o tym sobie w tym momencie powiemy. Jeżeli sobie popatrzymy na wykres, widzimy, że mamy kilka istotnych poziomów. Po pierwsze, poziom, który w tym miejscu był 28,5, czyli będzie to pierwszy nasz poziom, do którego będziemy mogli atakować. Natomiast jeżeli to, żeby, żeby to miało sens, musimy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na jeszcze jeden mniejszy poziom, który znajduje się uwaga tutaj. Jak widzimy w tym momencie retestujemy go. Sprawdzamy co Bitcoin tutaj pokaże. Czy pokaże moc, aby go zrealizować. Też nie widzimy, że tutaj mieliśmy jednego false breaka. Tu mieliśmy próbę wybicia, odbicie w górę. Tutaj mieliśmy Kolejne dwa false break'i i w tym momencie tak naprawdę Bitcoin musi podjąć decyzję. Czy uwaga, ten poziom zostanie odbity i będziemy tutaj mogli atakować w górę do naszej linii trendu wzrostowego i będzie to tak mały fakeout, czy uwaga, również przebijemy się w dół, zritestujemy jeszcze raz ten poziom i wtedy będziemy schodzili na dalsze nasze poziomy, które znajdują się, uwaga, na poziomach 28,5. To będzie pierwszy poziom, od którego myślę, że będzie można tutaj odbijać pozycje longowe, także w tych etapach na tym oto. Poziomie. Będziemy mogli tutaj otwierać pozycję long w momencie, gdy dojdziemy do tego oto poziomu. Więc tak naprawdę mamy w tym momencie dwa poziomy do obserwacji pod pozycję longową. Jest to pierwszy poziom 28,5, czyli jest to ten poziom oraz jest to ten poziom. Poziom poniżej, czyli 27,7. Także w tych miejscach można otwierać tutaj małe pozycje long. Natomiast, jeżeli ktoś jest odpa zainteresowany odpieraniem pozycji short, możemy również to rozgrywać, grając tutaj shortowo po przebiciu tego oto poziomu. Także jeżeli w tym momencie byśmy sobie otworzyli w tym momencie pozycję shortową, można wyglądać mniej więcej w tym momencie z wąskim stopem. Do kolejnego etapu, do kolejnego levelu mamy Risk Reward 4,5. Także jest to bardzo dobra pozycja. Można wcześniej zrealizować zyski na poziomie 3,1, co byśmy mieli w tym momencie 29, co by nam dało wynik około 28,9. Więc to jest kolejna pozycja, którą będziemy mogli rozgrywać. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak ktoś rozgrywa, wszystko będę wrzucał na bieżąco na mojego Discorda oraz na, uwaga, nowość na Telegrama, którego w tym tygodniu będę zakładał. Także jak widzicie, wracamy w nowym, nowym setupie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba, w międzyczasie dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się ten nowy setup. Jest bardziej profesjonalny niż nagrywki z telefonu, które do tej pory były na moim kanale obecne. Zwróćmy sobie uwagę szybko na jeszcze jeden bardzo ważny element. Jeżeli w tym momencie zostaniemy tutaj przebici, zritestujemy i spadniemy niżej, trafiamy w tym oto miejscu na kolejny poziom, który musimy obserwować, jest on uwaga na poziomach. Już wam pokażę, jest on uwaga tutaj na tym przedziale 29200, więc w tym etapie możemy spodziewać się pierwszego o pierwszego tutaj oporu w naszym ruchu spadkowym, natomiast prawdopodobnie spadniemy w najbliższych dniach. Natomiast zwróćmy sobie uwagę na jeszcze jedną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz w timeframeie jednodniowym. Jeżeli sobie spojrzymy na timeframe jednodniowy, widzimy, że po naszym wybiciu ze strefy konsolidacji w tym oto miejscu dobiliśmy do poziomu 31 000 dolarów. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na te oto przedziały poprzednio. Widzimy, że idealnie zostaliśmy odrzuceni z poziomu 31, który jest tutaj kolejnym obszarem oporu, który Bitcoin zritestował. Także w tym momencie tak to wygląda z góry: jesteśmy ściągani w dół. Mamy bearish divergence, więc wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu, będziemy mieli ruch spadkowy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Także tutaj będziemy spodziewali się ruchów spadkowych do tego poziomu. To jest poziom nasz tutaj testowy. Natomiast Głównym poziom, od którego będziemy otwierali pozycje longowe, to będzie poziom 28,5, 27,8 lub 26,8, więc się możemy rozgrywać tutaj również short do tych. Poziomów w tym oto miejscu. Także tak to wygląda z mojej strony na dzień dzisiejszy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz, bo jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach. Teraz wracamy w pełną w nowym setupie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Pamiętajcie, aby zostawić jakiś feedback, który bardzo wiele tutaj dla mnie znaczy w układaniu tego setupu oraz tego rozwoju tego kanału. Także dzięki jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Widzimy się w materiale w dniu jutrzejszym i zapraszam wszystkich serdecznie raz do Discord'a oraz już niedługo do kanału na Telegramie. Także pozdrawiam Was gorąco i widzimy się w dniu jutrzejszym.